Więc tak jak mówię, tak, dzisiaj mówimy na temat firmy Personal Service Company w świetle takich przepisów, które się nazywają dodatkowo IR35. Te przepisy weszły tak naprawdę w roku 2000 i do końca nie są używane przez Urząd Skarbowy. Pewne takie beauty tego wszystkiego jest to, że tak naprawdę Urząd Skarbowy sam do końca się troszeczkę gubi co do tego, oraz ilość kontrolerów z Urzędu Skarbowego, która jest w stanie sprawdzić to wszystko. A, czy mnie w ogóle słychać? Tak, tutaj widzę, że już mam pozdrowienia, cześć Michał. Dzisiaj używam innego mikrofonu, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. No, cześć Robert. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o Urząd Skarbowy nie ma wystarczającej liczby osób, które byłyby dobrze przeszkolone i dobrze wiedziały, o co chodzi tak naprawdę w przepisach IR35. One przez bardzo, bardzo długi okres czasu były takim przepisem, można powiedzieć, martwym, który był, ale go nikt w zasadzie nie używał. Nikt tego przepisu nie starał się nawet egzekwować. Mniej więcej od 2008-2009, kiedy ilość osób i firm nagle zaczęła dostrzegać pewien taki element bardzo fajny, który zamiast zatrudnić pracownika, firmy stwierdzały, że chyba będzie łatwiej i lepiej, jeżeli poproszę tego pracownika, czy tą osobę, która by chciała dla mnie wykonywać działalność gospodarczą, która by chciała dla mnie pracować, niech założy swoją działalność gospodarczą. Ta osoba zaoszczędzi na podatkach, ja zaoszczędzę na pewnej administracji oraz również podatkowo, jeśli chodzi o relacje pracodawca-pracownik. Jest to z punktu widzenia biznesowego bardzo wygodne i bardzo fajne. Dlaczego? Z punktu widzenia pracodawcy jest bardzo duży plus, a mianowicie mam bardzo łatwy dostęp do pracowników, czyli w tym momencie mogę pracownika w każdej chwili zatrudnić, mu powiedzieć, że sorry, no dzisiaj jest troszeczkę mniej pracy, więc dziękujemy i tak dalej, i tak dalej, więc mam taką możliwość. Natomiast ze strony pracownika wykonuje pracę, tak jakby wykonywał na umowę o pracę, natomiast w jego kieszeni są troszeczkę większe pieniądze. Ma również taką możliwość, że jeżeli mu się dany pracodawca nie spodoba, czy forma pracy mu się nie spodoba, może sobie to zamienić na jakąkolwiek inną, więc tutaj nie ma najmniejszego kłopotu, aby mógł sobie coś takiego zrobić. Więc zaczęło coraz więcej pracodawców wykorzystywać cały ten system, który im pozwalał na takie zatrudnianie, tak? Zatrudnianie pracowników w ten sposób. Więc, Więc w tym momencie to troszeczkę naginało system podatkowy. I Urząd Skarbowy zaczął się tak bardziej temu przyglądać. To nie było na jakąś wielką skalę, natomiast to zaczęło rosnąć, ponieważ coraz więcej firm, coraz więcej agencji zaczęło wykorzystywać ten cały proces. I te przepisy IR35. Urząd Skarbowy zaczynał się im troszeczkę bardziej przyglądać i zaczął szukać pewnych takich luk, które są w tym wszystkim to, co sam stworzył. Tak naprawdę stworzył to rząd, Urząd Skarbowy dał pewne interpretacje co do tego wszystkiego. Więc w tym momencie, mając na względzie, aby z jednej strony chronić rynek pracy, ponieważ w tym momencie te niektóre firmy czy osoby, które pracują i pracy, czy pracowały na swoją własną działalność gospodarczą, pracując dla kogoś, przestawały być chronione jako pracownicy, co też doprowadzało niejednokrotnie do pewnego wyzysku czy do pewnych problemów, które stwarzały firmy, wykorzystując pracowników w ten sposób, że pracowali dłuższe, większą ilość godzin niż można. Czasami dochodziło do takich sytuacji, że osoby pracowały za mniejszą stawkę niż jest minimum wage. Nie miały ochrony, nie mają ochrony, jeśli chodzi o maternity pay, o statutory sick pay, czyli też te wszystkie rzeczy chorobowe. W tym momencie ta osoba, która jest, czy myśli tak naprawdę, że jest pracownikiem, nie jest w tym momencie chroniona. Więc to są te zagrożenia. Tak? Więc ze strony pracodawca był w takim, można powiedzieć, jest w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do tych przedsiębiorstw czy do tych osób, które dla nich pracują. Oczywiście z drugiej strony ma możliwość pracodawca wynagradzać lepiej tych, którzy są dobrze, aby ich zatrzymać u siebie w firmie i tak dalej, żeby móc zbudować sobie bardzo fajny zespół. Więc dobrze, przejdźmy tak naprawdę po malutku
Robert, tutaj my nie mówimy o polskiej sytuacji, mówimy o sytuacji w UK, więc dzięki serdeczne za komentarz, natomiast to dotyczy sytuacji tutaj w UK. Personal Service Company. Tak naprawdę Urząd Skarbowy zaczął się przypatrywać tym przepisom IR35 i stworzył coś takiego Personal Service Company. Co to jest takie tak zwane Personal Service Company? To jest w momencie, kiedy my jesteśmy właścicielem, jesteśmy dyrektorem i wykonujemy pracę w tej firmie. Czyli tak naprawdę jesteśmy na każdym etapie, to jesteśmy dalej my, tak? Czy to będziemy prowadzili tego typu działalność ze współmałżonkiem, z partnerem, to dalej będziemy my i to my jesteśmy jakby ten właśnie wyodrębnieni przez Urząd Skarbowy jako Personal Service Company. To pozwoliło Urzędowi Skarbowemu troszeczkę zawęzić możliwości, które dają dla firm Personal Service Company pewnych odliczeń, co ma bardzo duży skutek na wynik końcowy, jeśli chodzi o dochód takiej firmy. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą, która obowiązuje i IR35, i Personal Service Company, jest ustanowienie tak zwanego Permanent Place of Work, czyli miejsca, w którym stale pracujemy. Firma najczęściej tego typu jest zarejestrowana w mieszkaniu czy w domu, gdzie mieszka właściciel tej firmy. Ale w tym miejscu ten właściciel tam nie pracuje. Najczęściej ten właściciel, dyrektor czy osoba, która prowadzi tą firmę, pracuje w miejscu, które jest wskazane przez daną firmę. Czyli tu w przypadku, jeżeli mówimy, ten miesiąc poświęcamy dla grupy kierowców, no wiadomo, że kierowca nie wykonuje swojej pracy w domu. Kierowca swoją pracę wykonuje pracując w miejscu, w samochodzie ciężarowym. Więc tam jest miejsce pracy dla kierowcy, gdzie on ją wykonuje. No i oczywiście można było to robić, że z tego miejsca zamieszkania dojazd do depo, dojazd do miejsca, gdzie kierowca przesiadał się do ciężarówki, która nie była jego i nie jest jego, tylko kierowca wykonywał jako usługodawca, czy wykonuje jako usługodawca daną usługę, to był rozliczany koszt w postaci mil, który był możliwy. Urząd Skarbowy zauważył tą nieprawidłowość, ponieważ w tym momencie tak samo osoby, które dojeżdżają do pracy, dojeżdżają ten kawałek, no te, które pracują na umowę o pracę, czy mają taką możliwość odliczenia mil, to nie, tak? Natomiast osoby, które dojeżdżały i wykonywały dokładnie tą samą pracę, tylko były jako osoby samozatrudnione w postaci firmy Limited Company czy firmy Sole Trader, takie możliwości miały. Dlatego zawężono to i w tym momencie Urząd Skarbowy określił, że dla takich firm, dla takiej osoby permanent place of work to nie jest mieszkanie, gdzie jest się zarejestrowanym, tylko jest ta baza, to depo, yard, do którego trzeba dojechać. Więc w tym momencie dojazd z domu do tego depo nie jest kosztem uzyskania przychodu w przypadku firm Limited Company. Będziemy o tym dużo więcej mówić, ja dlatego o tym wspominam, ponieważ to jest jedna z ważniejszych rzeczy, dlaczego to zostało sklasyfikowane odnośnie PSC i pokazanie, że no ten dojazd nie jest dojazdem służbowym, jest to po prostu dojazd do pracy, do wykonywania miejsca w pracy, w którym się to robi. Więc tutaj będziemy rozmawiali troszeczkę więcej w następnym tygodniu, gdzie będziemy rozmawiali odnośnie kosztów, które firma Limited Company będzie mogła ponieść i będziemy mogli sobie, postaram się pokazać w kilku takich przykładach, jak to wszystko by mogło być. Więc tutaj mamy odnośnie tej firmy PSC, właśnie, że jesteśmy właścicielem i głównie wykonujemy te usługi czy daną pracę bezpośrednio sami my. Co dalej? Aby móc troszeczkę pokazać, jak to się ma, że ta firma jest kilka takich drobnych czynników, a mianowicie pierwszym z takich ważniejszych czynników jest to czynnik, który mówi o tym, czy jeżeli my jako firma, tutaj się troszeczkę nawiążę do przepisów IR35, więc jeżeli my jako firma jedziemy i pracujemy na sprzęcie, który nie jest nasz, jesteśmy pod nadzorem zupełnie innej osoby, która nam mówi, kiedy mamy zacząć, kiedy mamy skończyć, jak mamy wykonywać daną pracę i tak dalej, czyli nami zarządza,
kiedy jest taka właśnie taka relacja, że my tam w zasadzie nie mamy za wiele do powiedzenia, to w tym momencie podpadamy pod te przepisy IR35. Ja tu gdzieś miałem taką fajną tabelę i tak bym chciał. Czyli tak, jeżeli mamy z reguły jednego bądź dwóch klientów, kiedy jesteśmy jakby częścią zespołu, w którym dalej pracujemy, pracujemy pod kontrolą czyjąś oraz nie posiadamy finansowego ryzyka prowadzenia naszej działalności bądź oraz nie posiadamy żadnego ubezpieczenia, w tym momencie, to jest z reguły właśnie praca przez agencyjne, nasze ryzyko pod to, że podejdziemy pod IR35, pod te przepisy, jest bardzo, bardzo wysokie. Więc w tym momencie, jeżeli sobie zadasz pytanie, czy dla ilu klientów pracujesz, jeżeli to jest jeden, dwóch bądź trzech klientów, to to ryzyko jest bardzo wysokie. Jeżeli jesteś częścią zespołu, jeżeli ktoś tobą zarządza, jeżeli nie masz żadnego swojego finansowego, nie ryzykujesz finansowo prowadząc swoją działalność gospodarczą i nie masz dodatkowo ubezpieczenia, w tym momencie twoje ryzyko tego, że jesteś pod IR35 jest bardzo duże. Takie ryzyko troszeczkę średnie, to w momencie, kiedy tych klientów już mamy troszeczkę więcej, zaczynamy pokazywać, że w tygodniu, załóżmy, pracujemy trochę dla tego, trochę do tego, czyli my decydujemy bardziej o tym, gdzie pracujemy i jak. Nie mamy nakazu podjęcia pracy, czyli to my również możemy przyjść i powiedzieć, nie, ta praca mi nie odpowiada, idę do domu, czyli to jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby już troszeczkę z tego wyjść. Nie mamy umowy oraz mamy... No, nie mamy dalej tego ryzyka finansowego, ale już będziemy posiadali na przykład ubezpieczenie Public Liability Insurance, które naszą firmę zabezpiecza z tytułu większych szkód. Jest to, można powiedzieć, takie pośrednie, gdzie moglibyśmy się lekko usunąć spod tych przepisów IR35, które nam dadzą troszeczkę więcej swobody, o czym za chwilkę powiem, oraz trzecia grupa, w momencie, kiedy mamy kilku klientów, tak, i w większości pracujemy bezpośrednio nie przez agencję, czyli załóżmy, nie wiem, jeżeli to jest Azda, to wystawiamy fakturę bezpośrednio dla Azdy i dla Azdy wykonujemy jakąś pracę jako kierowcy. Kiedy mamy dobrze podpisaną umowę pomiędzy nami, a tym drugim kontrahentem, gdzie ta umowa jest skonstruowana, że my nie jesteśmy pracownikiem, tam zawiera kilka punktów, więc bardzo istotne jest, żeby przeczytać umowę, jaką podpisujemy z agencją czy bezpośrednio z inną firmą. Pokazujemy, że w zasadzie nasza firma ponosi ryzyko finansowe, że może upaść, że my musimy zainwestować własne pieniądze, żeby nasza firma funkcjonowała, żeby mogła zdobywać klientów. Posiadamy ubezpieczenie public liability. My jako firma ogłaszamy się i pokazujemy wszystko, że działamy jak normalnie funkcjonująca firma na rynku, która pozyskuje klientów, która szuka pracowników, która jest bardzo aktywna pod tym kątem. Oraz jedna bardzo istotna rzecz, która jest na pewno nas wywinie spod IR35, że jeżeli dostaliśmy pracę, zakładam, w Aździe, i jest wtorek rano, wstajemy i mówimy, nie, no nie chcę iść do tej pracy, ale wyślę kogoś w zamian za mnie. Czyli nie pojadę ja, ale wyślę kolegę, który będzie dla mnie pracował, bądź który będzie moim podwykonawcą, wyślę go tam do tej Azdy. Więc jeżeli my możemy wysłać kogoś zamiast nas do tej pracy, w tym momencie nasze ryzyko, że podlegamy pod IR35, jesteśmy naprawdę chronieni. I wtedy mamy kilka innych ciekawych rzeczy, które będziemy mogli uzyskać dzięki temu, tak? Czyli przede wszystkim w momencie, kiedy Urząd Skarbowy stwierdzi, że jesteśmy tą firmą, która podlega pod te IR35, czyli ten pierwsza rzecz, tak jak powiedziałem, że w zasadzie my nie mamy za wiele do powiedzenia i idziemy do pracy tylko tyle, że zamiast nam wypłacać na payslip, gdzie nam odciągają podatek i National Insurance, płacą nam wszystko, my musimy się z tego rozliczyć, to niestety czekać nas może to, że większość naszych pieniędzy, które w tym momencie wypłacamy sobie z firmy, nie mogą być wypłacane przez dywidendy i wynagrodzenie jako dyrektor, tylko większość tych pieniędzy będziemy mogli wyjąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my te pieniądze zrobimy poprzez payslip, czyli on będzie dużo, dużo wyższy, zapłacimy od tego podatek i National Insurance. Czyli de facto finansowo różnica pomiędzy tym, a pracą na umowę o pracę, jeśli chodzi o finanse, nie ma żadnej.
bądź nie będzie. Więc dlatego to jest tak istotne, aby nie podlegać pod te przepisy IR35. Jeżeli się okazuje, że się jesteśmy w stanie z tego wywinąć, tak jak powiedziałem, że mamy właśnie swoje ubezpieczenie, mamy i działamy tak naprawdę dosyć prężnie jako niezależne przedsiębiorstwo, czyli tutaj mamy tak, że ponosimy własne właśnie ryzyko, czyli inwestujemy w reklamę, ogłaszamy się, mamy swoje logo, mamy swoje wizytówki, gdzieś staramy się publikować na liście jakichś firm, które są do tego, żeby wykonywać tego typu transport, czyli tak jak mówię, porównajcie siebie może czasami do, nie wiem, załóżmy do hydraulika, tak? Weźmy hydraulika, który musi mieć w swoim, oj, lampka mi tutaj, zgasła mi lampa, więc który musi mieć w swoim panelu, musi mieć narzędzia, które musi sam sobie kupić, musi dawać gdzieś ogłoszenia w gazecie, w radiu, czy teraz przez social media, czy internetowo, aby móc zdobywać pracę, czyli on też będzie, jest właścicielem firmy i sam wykonuje pracę, natomiast ogłasza się, jest niezależny, bo może powiedzieć, że pójdę do pracy albo nie pójdę do pracy, jeżeli mu się nie będzie chciało, zadzwoni, przełoży, nie wiem, montaż umywalki na inny dzień, czyli jeżeli się porównamy do takiego hydraulika jako kierowca i my możemy w tym momencie sami w ten sposób działać na rynku, że możemy ponieść także i pewne ryzyko finansowe, że nam się nie powiedzie, wtedy się uwiniemy spod tego IR35 i będziemy się rozliczali dalej na normalnych zasadach, czyli rozliczamy wynagrodzenie jako dyrektor, różnicę rozliczamy jako dywidendy i płacimy podatek corporation tax, co suma summarum daje nam dużo lepsze wyniki finansowe na koniec roku, czy w trakcie całego roku, niż jakbyśmy pracowali na umowę o pracę. Daje nam oczywiście także swobodę, o której mówiłem, porównując firmę limited, a firmę a osobę pracującą na umowę o pracę, daje nam to swobodę, że możemy sobie zadecydować, kiedy my pojedziemy na wakacje, kiedy one będą, czy będziemy chcieli pracować w weekend, czy nie, tak? Czyli daje nam to troszeczkę więcej tej swobody. Więc to są te plusy prowadzenia w ten sposób działalności. Więc bardzo istotną również rzeczą jest, aby zobaczyć kontrakt pomiędzy nami a tą drugą stroną, czy mamy możliwość wprowadzić kogoś innego, żeby ta inna osoba wykonała za nas pracę, czyli jeżeli nie chcemy iść jutro do pracy, sprawdźcie, czy możecie zadzwonić do agencji i powiedzieć, że dzisiaj nie idę, wyślę Janka. Jeżeli tak, super, happy days dla was. Natomiast jeśli agencja powie, no zaraz, no, ciebie chcemy, tak, więc nie chcemy Janka, tylko chcemy ciebie, to już to nie wygląda tak do końca fajnie. Więc to w tym momencie będzie nastęczało to, że jeżeli zacznie być właśnie, będziecie jako ta firma Personal Service Company, która będzie podlegała pod regulacje IR35, może się okazać, że trzeba będzie za zaległe lata zapłacić podatek jak normalnie od PIY, czyli od naszych wpływów, od naszych dochodów w 100%, a nie możemy sobie tego wyciągnąć w ten sposób, tak jak w większości tłumaczymy naszym klientom, którzy właśnie chcieliby to zrobić w postaci wynagrodzenia, mieć koszty, które posiada firma i resztę pieniędzy po opodatkowaniu wyciągnąć jako dywidendy, które suma summarum są niżej oprocentowane niż praca na umowę o pracę i nie posiadają elementu national insurance. Więc to są te elementy, tak? Za tydzień będę chciał, jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałem, tutaj miałem gdzieś zapisane, tak, czyli produkujemy dla was e-book, dla kierowców, ten e-book będzie już bardzo, bardzo niedługo dostępny u nas, będziemy chcieli zebrać wszystkie te informacje, o których mówimy, o których teraz piszemy w jednym takim fajnym pakiecie, więc prawdopodobnie kawałek tego e-booka już będzie można dostać, zapisać się, zobaczyć jak to wygląda już w tą środę. Nie obiecuję, że to będzie w środę, natomiast bardzo byśmy chcieli, staramy się, aby to już w środę mogło się ukazać, więc zapraszamy do nas na nasz fanpage, zapraszamy na naszą stronę internetową i będziemy wam komunikować, w jaki sposób będziecie mogli otrzymać ten e-book, aby mieć wszystkie te rzeczy, o których ja mówię, o których będę jeszcze mówił przez najbliższe dwa spotkania, mieć w jednym takim zebranym pakiecie. Również tak naprawdę proszę właśnie o jakieś komentarze i e-maile z pytaniami, dostajemy ich bardzo dużo i również chciałbym od razu tu przeprosić dla osoby, które no niestety nie zawsze
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. Czasami mamy ich tak dużo, że nam czasami one giną. Więc jeżeli się okaże, że zadaliście pytanie, na które nie otrzymaliście odpowiedzi, bardzo bym prosił, napiszcie to pytanie raz jeszcze, napiszcie do nas bezpośrednio maila czy przez komentarz. To nie jest dlatego, że my nie chcemy odpowiedzi, tylko to jest dlatego, że otrzymujemy taką dużą ilość tych zapytań, że czasami naprawdę przez przypadek wystarczy, że ktoś kliknie, przeczyta pytanie i na nie nie odpowie, to potem myślimy, że ono jest już odpowiedziane dla tego klienta i nie odpowiadamy. To jest tylko i wyłącznie z tego tytułu, że otrzymujemy tych powiadomień naprawdę bardzo, bardzo dużo, za co serdecznie dziękujemy. Więc to jest, mogę powiedzieć, że posiadamy kilka ofert pracy dla kierowców, więc oferta pracy, to co było w ubiegłym tygodniu, jest stawka między 12 a 18 funtów na godzinę, klas 1 kierowcy i to jest w miejscowości Creek. Praca 45 godzin gwarantowana w tygodniu. Tutaj mamy dla osób, które mają kwalifikacje na 7,5 tony ciężarówkę, to jest za 9,5 funta praca. Kolejna oferta między 10 a 12 funtów dla osoby kategoria, prawo jazdy kategoria C, jeśli chodzi o dostawców. I tutaj również jest klas 2, między 10 a 14 funtów na godzinę, potrzebnych jest 5 kierowców do jednego z miejsc. Więc ja serdecznie dziękuję. Jeśli stwierdzacie, że to, co jest nagrane, to, o czym mówiłem, wam się podoba, bardzo proszę o udostępnienie, o skomentowanie. Widzimy tutaj dosyć sporo komentarzy, więc bardzo bym prosił o skomentowanie, o zadawanie tych pytań. No i będziemy się widzieli za tydzień. Za tydzień będę chciał porozmawiać troszeczkę więcej na temat kosztów, wyszczególnić tych kosztów kilka, które będą ważne i istotne i będziemy dalej mogli przekazywać wam wiedzę i informacje, które wam przydadzą się do tego, żebyście mogli lepiej zrozumieć prowadzenie swojej własnej działalności i po prostu lepiej mieć z tego większą radość z prowadzenia i z pracy na własny rachunek. Ja dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu. Pozdrawiam.